Zapraszam Państwa radnych na salę obrad.
14 za. 14 za. Kto się wstrzymał? 2. 2 wstrzymujące. 3 wstrzymujące. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie zapewnienia wspólnej usługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Kraśnik. I ponownie Pani Burmistrz może na Pani Państwa. Ta uchwała jest, Szanowni Państwo, konsekwencją wcześniejszej uchwały. Mianowicie w momencie likwidacji jednostki organizacyjnej powstaje pytanie, co dalej z zapewnieniem wspólnej obsługi. Tutaj chciałam powiedzieć, że utworzenie KOEN-u i funkcjonowanie tego ośrodka, tej jednostki, to tutaj należy podkreślić, że standard zatrudnienia, wysokość tego zatrudnienia jest dosyć wyśrubowany, bo mamy na przykład 4 osoby obsługujące sprawy kadrowe i płacowe, a w samym systemie informacji oświatowej na dzień 30 marca szkoły wykazały 455, tam po przecinku, etatów nauczycielskich. Więc zobaczcie Państwo, jaka jest skala pracy, jeśli chodzi o kwestie chociażby obsługi płac i kadr. Więc chcę tutaj jakby uprzedzić ewentualne pytanie, czy istnieje taka szansa, żeby Państwo kadrowi, księgowi wrócili do szkół. W moim mniemaniu to jest ruch w jedną stronę, dlatego że gdybyśmy analizowali właśnie taką kwestię powrotu kadrowych i księgowych do szkół, to doprowadzimy do rozrostu zatrudnienia i jednocześnie, to chyba każdy z Państwa rozumie, zdecydowanego wzrostu wydatków na to zadanie. Więc mamy pomysł taki, aby obsługę administracyjną, administracyjno-finansową przejął Urząd Miasta, ale tutaj chcę też powiedzieć, że nie mamy takich planów, aby stworzyć w Urzędzie Miasta mini-KOEN. Mianowicie mamy plan taki, aby to nowe zadanie, które się pojawi w urzędzie, było wykonywane w strukturach do tego stworzonych, czyli jeśli są kwestie związane z obsługą finansową jednostek, to będzie się tym zajmować wydział już istniejący budżetowo-księgowy, czyli specjalnościami, a nie tworzeniem przykładowo specjalnie małego, znaczy wydziału oświatowego i tam obsługa na podobnych zasadach, jak to działa u KOEN. Chcemy pójść troszeczkę w innym kierunku. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o zadania, które Urząd Miasta by wykonywał, to pozwolę sobie je omówić, bo pojawiają się tutaj nowe kwestie, które przy tej okazji chcemy troszkę uporządkować. Oprócz zadań takich typowych, typu rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, pojawiają się zadania inwestycyjne, które po części na przykład już są przeprowadzane przez Urząd Miasta, więc chcemy to w całości sformalizować, aby wszystkie inwestycje bezpośrednio już przechodziły przez Urząd Miasta. To samo oczywiście wiąże się z procedurą zamówień publicznych i pojawia nam się nowa kwestia, Szanowni Państwo, jaką jest udzielanie pomocy prawnej jednostkom obsługiwanym. To jest już wymóg prawa, ale jednocześnie takie zadanie, które przez dyrektorów, zwłaszcza jednostek oświatowych, dosyć często jest zgłaszane. Także w moim odczuciu, Szanowni Państwo, też jakby nawiązując do wypowiedzi pana radnego Tadeusza Członki, umieszczenie spraw oświatowych w jednym miejscu, czyli w organie prowadzącym, też umożliwi pełniejszą współpracę ze wszystkimi jednostkami oświatowymi i bieżące, stałe i permanentne monitorowanie, obserwowanie sytuacji finansowej naszych jednostek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informuję, że projekt uchwały opiniowała Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik. Wydała pozytywną opinię większością głosów. Otwieram dyskusję. Radna, proszę bardzo.
taka rada. Ja tylko poli podsumowania i apelu do pana burmistrza, ponieważ dużo zostało powiedziane już na ten temat i to zagadnienie zostało dokładnie, szczegółowo powiedziałabym, przeanalizowane podczas obrad Komisji Edukacji i uzyskaliśmy odpowiedzi na dużo kontrowersyjnych pytań i dużo kontrowersyjnych tych sytuacji dotyczących likwidacji zakładu pracy, jakim jest Kraśnicki Ośrodek Edukacji i Nauki. Cieszę się bardzo, że zgadzamy się w opinii, że zakres zadań, którym zajmowali się pracownicy Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki, był bardzo szeroki i praca ta była wykonywana rzetelnie i sprawnie. I tak naprawdę warto jest tutaj dodać po 9 bodajże latach funkcjonowania KOEN-u, że wpisał się ten KOEN w naszą kraśnicką, że tak powiem, oświatową rzeczywistość i już teraz fajnie funkcjonował. Zmusza nas do tego nowelizacja prawa, więc tutaj musi być to zgodne z literą prawa, więc jak najbardziej argumenty są zasadne. Niemniej jednak chciałabym tutaj poprosić, zaapelować, mając na uwadze rzetelność i sprawność wykonywanych zadań przez pracowników KOEN i tutaj też myślę, że się zgodzimy w tym wymiarze, że praca, która była wykonywana przez pracowników zarówno w zakresie księgowości, administracji, kadr, płac, była wykonywana rzetelnie i sumiennie. Wracam się z ogromną prośbą, aby pracownicy, dotychczasowi pracownicy KOEN znaleźli zatrudnienie czy w Urzędzie Miasta, czy też w jednostkach podległych, czyli w szkołach, w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kraśnik. Bo mam nadzieję, że tutaj wszyscy na tej linii się sprawdzili i dobrze byłoby posiłkować się sprawdzonymi, kompetentnymi osobami w zakresie realizacji zadań oświatowych. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Jest ktoś jeszcze chętny do zabrania głosu? Widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym prowadzonym przez gminę Miasta Kraśnik? Proszę o podniesienie ręki do głosu. Za. Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące. Kto jest przeciw? Czyli trzy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości rynkowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ulicy Obwodowej Obręb, stacja kolejowa. Pani kierownik Katarzyna Wytyk już gotowa, bardzo prosimy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W przygotowanym projekcie uchwały prosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na zbycie trzech działek. Wszystkie trzy położone w Kraśniku Obręb, stacja kolejowa. Działki w miejscowym planie przeznaczone są pod przemysł, rzemiosło, składy i bazy. Kilka miesięcy temu wyrazili Państwo zgodę na włączenie tych działek, zgodę na włączenie tych działek do Mieleckiej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym, iż trwa procedura z tym związana, chcielibyśmy, aby te działki można było przeznaczyć do obrotu i stąd nasza prośba do Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Informuję Państwa radnych, że projekt tej uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej w sprawie zgłoszeń inwestycji. Wydała jednogłośnie opinię pozytywną i pozornie Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Otwieram dyskusję. Skoro nie ma chęty, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku przy ulicy Obwodowej, bowiem stacja kolejowa. Proszę o podniesienie ręki do góry. Zatem jednogłośnie. Dziękuję bardzo Państwu radnym. Kolejnym punktem 14 jest podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku Obręb. Prosimy Panią Katarzynę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W przygotowanym projekcie uchwały prosimy o wyrażenie zgody
na zbycie szeroko maleńkich działek, które nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych. Proszę Państwa, ten projekt uchwały to odpowiedź na wnioski naszych mieszkańców. Niestety muszę do tego projektu wnieść jedną autopoprawkę. Po ukazaniu się materiałów na dzisiejszą sesję do Urzędu Miasta wpłynął wniosek mieszkańców, także zgłosili się niektórzy mieszkańcy osobiście. Co do trzech działek wystąpił tutaj taki lekki spór między mieszkańcami. W związku z tym oczywiście chcemy polubownie rozwiązać tą sytuację, ale w związku z tym, że nie udało nam się do dnia dzisiejszego tej sytuacji rozwiązać, trzy działki w paragrafie pierwszym oznaczone numerami 1, 2 i 9, chciałabym wykreślić i wprowadzić autopoprawkę do tej uchwały, czyli z paragrafie pierwszym punkt 1, 2 i 9 chciałabym wykreślić. Myślę, że wrócimy do rozmowy, do tematu tych działek, ale dopiero po rozmowach z mieszkańcami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Projekt tej uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorczości Inwestycji i uzyskał on opinię pozytywną w oczach tej komisji i dokładnie tak samo jednogłośnie pozytywną opinię ten projekt uzyskał na Komisji Budżetu i Finansów. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do zabrania głosu, zatem głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnika w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntów wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku Okręg Wschód wraz z przytoczonymi autopoprawkami. Proszę o podniesienie ręki do góry. Za jednogłośnie uchwała została podjęta. W kolejnym 15 punkcie mamy podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntów wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej wartość gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku Okręg Wschód. Katarzyna Piecyk, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Kolejna uchwała to także prośba dotycząca zbycia nieruchomości. Konkretnie regulacji rzeczywistego stanu z stanem prawnym. Chcielibyśmy, aby dokonać sprzedaży tych działek zajętych już rzeczywiście przez naszych mieszkańców. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie nam dokonania tej czynności. Dziękuję. Dziękujemy. 19 maja Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Podobnie dnia następnego Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie zaopiniowała ten projekt. Czy ktoś z Państwa radnych w tym temacie, w tym punkcie chce zabrać głos? Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku Obręb Wschód. Proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta. W kolejnym 16 punkcie mamy podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśnik położonej w Kraśniku Obręb Stacja Kolejowa. Proszę bardzo, Pani Kierownik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W związku z planem miasta na budowę nowej farmy fotowoltaicznej w obrębie działek przeznaczonych pod budowę tej farmy została nam jedna nieruchomość. I jest to działka 69 łamana na 27 o powierzchni 18 arów i 51 metrów. Działka ta w miejscu nowym planie przeznaczona jest pod przemysł, rzemiosło, składy i bazy. W związku z tym, że miasto Kraśnik na cele publiczne się nie przyda, a może stanowić cel nabycia i pomóc lokalnym przedsiębiorcom, prosimy o możliwość jej zbycia. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały pozytywnie większością głosów tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy na Staklazin, położonej w zasięgu obręb stacja kolejowa. Proszę o podniesienie ręki do góry. Za, 16 za. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wobec tego uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego 17 punktu, czyli do podjęcia uchwały Rady Miasta Kraśni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśni położonej w zasiku przy ulicy Zamkowej obręb ośrodek. Bardzo proszę, Panie Kierownik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Intencją tej uchwały jest zbycie działki nr 153/2 o powierzchni 595 metrów z miejscowym planie przeznaczonej pod zieleń parkową. Działka ta od wielu lat wykorzystywana jest jako przydomowy ogródek działkowy, zresztą tak samo jak i wszystkie pozostałe działki położone w tym obrębie. W związku z tym, że zieleń parkowa nie jest celem publicznym, jedyne co to może służyć dotychczasowej funkcji, proponuję przeznaczyć ją do zbycia. Dziękuję. Dziękuję. Zarówno Komisja Gospodarki Komunalnej, jak i Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Niechętnie. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Kraśni położonej w Kraśniku przy ulicy Zamkowej obręb ośrodek? Proszę o podniesienie ręki do góry. Za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Witam serdecznie przybyłego z Pana Jerzego Podgórskiego, reprezentującego starostwo powiatowego. Witam serdecznie. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do 18. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Kraśni z ich dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat. Proszę bardzo, Pani Katarzyna. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W tym projekcie uchwały, prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżaw z ich dotychczasowymi dzierżawcami. Konkretnie dotyczy to 3 nieruchomości. Działki na Placu Wolności, działki na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowickiej i Przemysłowej oraz działki przy cmentarzu komunalnym w Kraśni. Dziękuję. Dziękuję. Z 19 maja Komisja Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorczości Inwestycji wydała pozytywną jednogłośnie opinię odnośnie projektu tej uchwały i dokładnie tak samo dzień później Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Czy Państwo radni chcą zabrać głos w tym punkcie? Radny Jacek Zając, proszę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, odniosę się do tematu, który poruszyłem też na komisji. Absolutnie poprę ten projekt uchwały. Jestem za tym, aby ci, którzy dzierżawią dotychczasowe miejsca, dalej to robili, aby prowadzili swój biznes, ale zwracam się tu ponownie z apelem, z którym zwróciłem się na komisji, aby urzędnicy przestrzegali sumiennie praw zapisanych w poszczególnych uchwałach czy umowach. Mianowicie chodzi mi o przykład Placu Wolności, to jest pierwsza pozycja, którą tutaj opiniujemy, gdzie osoba składająca prośbę o dzierżawy danego terenu tak naprawdę korzysta z niego przez okres dłuższy niż za niego płaci. W rzeczywistości ogródek piwny, czy jak go to nazwać, jest rozłożony działa powiedzmy od kwietnia, a osoba ubiegająca się, składająca prośbę o udostępnienie tego miejsca na działalność do urzędu wnioskuje o to, żeby od czerwca dzierżawić. Jednym słowem za pewien okres czasu nie płaci. Dodatkowo jest też tam
miejsce, taki mini ogródek piwny zaraz przy wejściu do tego lokalu, za który do tej pory nie była powierana opłata, dlatego jeszcze raz przypominam się i wnioskuję o to, aby sumienie było to przestrzegane wobec wszystkich, żeby wszyscy mieli równe prawa, ale i równe obowiązki. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu. Pani Katarzyna Pysyk, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Rzeczywiście tak jest, natomiast wniosek jest złożony od momentu, kiedy zostały rozłożone parasole. Także zawrzemy umowę od miesiąca, kiedy rozstawił Pan, że rzeczywiście będzie zgoda Rady. Od miesiąca, od którego rzeczywiście rozstawił te parasole. Wniosek wpłynął później, natomiast jest powiedziane, że rozstawiłem parasole i proszę o kontynuację ze mną dotychczasowej umowy. A jeżeli chodzi, tak Panie Radny, będziemy starać się kontrolować, czy zajmuje taką powierzchnię, na jaką podpiszemy umowę. Dziękuję. Radny Tadeusz Pomona, proszę. Przestrzeganie prawa jest szalenie ważną rzeczą i no, mamy sporo służb, które tego kontrolują. Policję, Urząd Skarbowy, Straż Miejską i tak dalej. Natomiast ja mam apel odwrotny. Smutne są wypowiedzi na temat sytuacji na kraśnickim rynku wielu ludzi przybyłych spoza Kraśnika, że jest pusty. Zróbmy coś. Serdeczny apel, szczególnie do radnych z tej dzielnicy, którzy się tak troszczą o tą dzielnicę, żeby na tym rynku każdy mógł prowadzić działalność, która przyciągnie tam ludzi, którzy będą chcieli przyjść, zjeść lody, wypić kawę, posiedzieć, popatrzeć na piękny, odnowiony kościół, na pomnik Piłsudskiego naczelnika i spędzić miło czas siedząc w Kraśniku. Zróbmy coś, zamiast ludzi stamtąd gonić, żeby ich tam nagonić. Dziękuję panu radnemu. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Kraśnik z ich dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat? Proszę o podniesienie ręki do góry. Za 19 jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie 19 mamy podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania danej nieruchomości przejęte pod drogą powiatową i jeszcze od pani Katarzyny Wiedzy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ta uchwała to kontynuacja tego, co już zaczęliśmy. A więc Starostwo Powiatowe wybudowało przedłużenie Alei Tysiąclecia. Budując tą drogę, wydając pozwolenie, część działek należało do miasta Kraśnika. Rzeczoznawca majątkowy wycenił te działki na 98 293 zł i 65 groszy. Starosta Kraśnicki zwrócił się z prośbą do burmistrza o to, aby odstąpić od obowiązku zapłaty przez powiat tej kwoty. W ramach oczywiście dobrej współpracy sąsiedzkiej. No to prosimy. Dziękuję. Dziękuję. Projekt tej uchwały był opiniowany 19 maja przez Komisję Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorczości Inwestycji. Komisja negatywnie większością głosów zaopiniowała ten projekt. Komisja Budżetu i Finansów dnia następnego wydała opinię pozytywną większością głosów. Otwieram dyskusję. Jacek Zając, proszę bardzo. Szanowni Państwo, pani Kasia ładnie to ujęła, dobrej współpracy sąsiedzkiej. Rozumiem, że ta współpraca działa w dwie strony, z jednej i z drugiej strony, ale ja jakoś zauważyłem, że tym dobrym sąsiadem to zawsze ma być miasto. Przypominam
przypominam sobie i Państwu, że na budowę tej drogi zawarta była umowa. W umowie określone były pewne zobowiązania finansowe jednej i drugiej strony. Obie strony na to przystały. Wiem, że miasto wywiązało się z tego, do czego się zobowiązało. A teraz starostwo prosi o to, żebyśmy jeszcze im 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy jeszcze dołożyli. Ja pytam, z czego 100 tysięcy? Z której ulicy? Proszę Państwa, z którego chodnika? Może ze światy, której nie możemy zabrać? Proszę Państwa, przypominam sobie budowę ulicy Nadstawnej. Ulicę Nadstawną, droga powiatowa, gdzie miasto kładło kanalizację, gdzie położona była nowa nawierzchnia, remontowany chodnik, droga powiatowa oczywiście i jeszcze za wykorzystanie, zakorzystanie z tego pasa. Nie wiem, że położyliśmy nowy chodnik, nową nawierzchnię, jeszcze musieliśmy zapłacić za zajęcie pasa drogowego, a w tej chwili płacimy za przesył. Cały czas płacimy. Tam nie było tej dobrej współpracy sąsiedzkiej. Dlatego nie poczuwam się do tego, żeby zagłosować za tą uchwałą. Na pewno będę głosował przeciw. Na pewno będę głosował przeciw. Starostwo też, proszę Państwa, pozyskało potężne pieniądze teraz. Może to jest kropla, może potrzeb właściwie, tak jak dla każdego samorządu. I ma z czego działać. Teraz zwracam się natomiast do Pana Burmistrza jeszcze przy okazji z inną sprawą. Jeżeli w ramach tej dobrej współpracy sąsiedzkiej, już właściwie Burmistrz dzisiaj zaczątek tego niejako nam przedstawił, abyśmy to my przedstawili starostwu też wykaz ulic powiatowych, które są na terenie miasta, do których pasowałoby, żeby je powiat wyremontował w ramach swoich obowiązków. Taki prosty przykład, blisko ulica Koszarowa. Ja, oczywiście, ulica Koszarowa w centrum miasta Kraśnika, ale było, nie było w zarządzie starostwa powiatowego. Jak najbardziej jestem skłonny do tego poprzeć projekt takiej uchwały, aby tu na zasadach współpracy, dobrej współpracy sąsiedzkiej pieniądze dofinansować. Natomiast na to nie ma mojej zgody i będę głosował na pewno przeciwko projektowi tej uchwały. Nie zgadzam się na oddanie blisko 100 tysięcy złotych do sprawy, która według mnie jest już rozwiązana i zakończona. Dziękuję bardzo. Radny Tadeusz Szwonka, proszę. I następnie Radna Angelika Marcin-Polska. Wysoka Rado, ja już wielokrotnie na tej sali prezentowałem swój pogląd na temat samorządu powiatowego. Uważam, że to jest największy w ostatnich kilkudziesięciu latach błąd prawicowego rządu, który stworzył sztuczny twór, sztuczną władzę. Samorząd powiatowy bez uprawnień i bez kasy. To co to za władza, jak nie ma ani uprawnień, ani kasy? No ale mamy to, co mamy. To kosztuje, to jest niewydolne, ale funkcjonuje. Stąd czasami wypowiadając się na temat realizacji zadań, mówię, róbmy swoje. Ale na dziś sytuacja wygląda tak, że to do naszej strefy zrobiono świetny dojazd. To miasto Kraśnik będzie korzystać z ewentualnych podatków wpływających z tam prowadzonej działalności gospodarczej. To starostwo wspólnie z miastem te inwestycje zrealizowało, bo przecież my też do tego się dołożyliśmy w jakimś sensie. I myślę, że na dzisiaj wykazywanie się taką małostkowością byłoby działaniem bezsensownym. Bezsensownym z kilku względów. Bo możemy się tu bawić w pseudopolityków i uprawiać sobie jakieś wojenki, gierki,
Natomiast burmistrz, który rządzi miastem, mówił o potrzebie współpracy ze starostwem tu nie tak dawno. I ta jeśli ta współpraca będzie, to miasto będzie korzystać. Jako radny miejski chciałbym, żeby taka współpraca z korzyścią dla miasta Kraśnika prowadzona była. Więc proszę nie opowiadać, jak sądzę, nieprawdziwych historii, że będziemy musieli jakieś inwestycje wykreślić, bo jak mniemam, wpłata odszkodowania za te działki jeszcze nie jest objęta naszym budżetem. Czy się mylę, pani skarbnik? Jest na dochodach? Nie ma, więc pan przewodniczący zając opowiada jakieś bajki publicznie. Lepiej się przygotować, jak się chce coś mówić na tej sali z powagą wiceprzewodniczącego. I myślę nad to, że starosta jest dysponentem działek Skarbu Państwa i niedługo już może miasto mieć interes do starosty, żeby na realizowaną przez nas inwestycję pan starosta dał nam, nieodpłatnie przekazał jakąś działkę. Stąd też na Komisji Budżetu i Finansów większość przyjęła takie rozumne działanie i poparła wniosek burmistrza, bo to w końcu burmistrz jest tym wnioskodawcą o podjęcie tej uchwały. Żeby tę uchwałę poprzeć, chcę jeszcze tylko jedną rzecz zasygnalizować, że proszę Państwa, to jest tak, jeśli rząd przekazał starostwom powiatowym dróg powiatowych ogrom cały, jeśli im dał takie pieniążki, proszę sprawdzić, ile tego jest, to oni mogą to dzielić według krótkiej kołdy, czyli jak samorząd gminny, o wiele bogatszy, coś się dołoży, to i oni dołożą, jak nie, to mogą wśród tych oferentów wybierać, niestety. I może być tak, że przy złej współpracy, jak się będziemy bawić w politykę, to żadnej ulicy powiatowej w Kraśniku starosta może nie zrobić, a ludzie i tak nas będą za to obciążać. Bo nikt w mieście chodzący po ulicach powiatowych nie mówi, że to jest bajzel spowodowany przez powiat, tylko mówi, że za wszystko odpowiada Rada Miasta Kraśnik i burmistrz Miasta Kraśnik. Sądzę więc, że byłoby zasadne, żeby zagłosować i poprzeć wniosek pana burmistrza, co mnie jako radnemu opozycyjnemu politycznych frutów nie przynosi. Natomiast cieszy mnie, że czołowy radny PiS jest przeciwko wnioskowi burmistrza i przeciwko wnioskowi, który ma stymulować działalność gospodarczą. Radny Jacek Zem, adwocem. Następnie Marzyka Marzynkowska, Jarosław Kapulowski i Dorota Posyna. Panie Tadeuszu, zanim pan coś powie, niech pan może zasięgnie pewnej wiedzy, bo ani nie jestem politykiem, ani nie jestem członkiem PiS-u i tak dalej. Dobrze by było, żeby pan sobie zerknął na przykład, kto jest członkiem Klub Rado, który z czego się składa. I proszę słuchać, jeżeli ktoś coś mówi i nie dyskutować z zastoru. Proszę Państwa, wniosek. Pan radny członka twierdzi, że wniosek złożył burmistrz. No, projekt uchwały złożył burmistrz, ale to czy ja mam rozumieć, że burmistrz wystąpił z takim wnioskiem, żeby dać kasę do powiatu? Nie, panie burmistrzu, to powiat się zwrócił, panie burmistrzu, panie członka. Dlatego proszę Państwa, a to co ja, czy ja muszę się zgadzać ze wszystkim, co co chce pan burmistrz? Nie, ja nie po to tu jestem, panie członku. Ja mam swoje zdanie, swoją myśl i po swojemu postąpię, a nie w myśl politycznego układu, w jakim pan się pewnie wychował i żył całe lata, o jednomyślności partyjnej, jednomyślności toku myślenia, głosowania itd. Proszę Państwa, przypomnę, miasto wywiązało się, zobowiązało się do pewnych
zobowiązań finansowych, z tego się wywiązało, zawarło umowę na takie i takie pieniądze. Znaczy on twierdzi, no powiat nie ma pieniędzy. No choroba, no to skąd wziął pieniądze na budowę tej drogi? No chyba ma jakieś pieniądze, tak? Dostaje pieniądze, dostał wyfinansowanie. Tyle i tyle miasto się zobowiązało, że zapłaci, zapłaciło. Mówię, szkoda, że to nie działa w dwie strony, że powiat nie widzi problemu finansowego miasta i doi z miasta pieniędzy jak najwięcej, a sam nie poczuwa się do tego, żeby współpracować w imię dobrej współpracy sąsiedzkiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Według kolejności zgłoszeń Jarosław Soforowski, Andrzej Kamafin-Kostrzak i nasz gość Jerzy Kowalski. Jeżeli państwo między sobą się pogodzili, proszę bardzo. Przewodniczący, szanowny goście, ja skrócę temat, powiem tak, jestem za wnioskiem pana burmistrza i jak najbardziej będę głosowała za podjęciem tej uchwały i powiem więcej, korzystam z tej ulicy bardzo często, Alei Tysiąclecia, z tego przydłużenia i bardzo dużo mieszkańców mijam, którzy prowadzą swoje auta po tej drodze, uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i znacznie odciąga ulicę Urzędowską, skądinąd i tak dosyć ruchliwą. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na taką kwestię. Otóż ja sięgnę pamięcią, kiedy mnie jeszcze, może byłam mała wtedy, ale numery tych działek, ja sprawdziłam sobie to, doskonale znam. Obecnie są w posiadaniu oczywiście księgami wieczystymi Urzędu Miasta Kraśnik, ale rozmawiałam z mieszkańcami ulicy Urzędowskiej, a ponieważ mam tam dosyć sporo rodziny, w związku z tym przeprowadziłam taki wywiad środowiskowy. Część tych działek kiedyś należało między innymi do moich dziadków, moich stryjków, wujków i powiem państwu, że była kiedyś taka akcja w planach, gdzie miasto zrobiło zebranie jeszcze w starej OSP na ulicy Jagiellońskiej i powiedziało mieszkańcom, a to były działki własnościowe mieszkańców, którzy mieszkali przy ulicy Urzędowskiej. I powiedzieli krótko, mają plan, będą robić drogę. I albo się państwo zgodzicie na sprzedaż tych działek, albo my was wywłaszczymy. W związku z powyższym, część osób faktycznie te działki miastu sprzedało. Wiadomo, w tamtych czasach jakie były ceny, to nie jest to, co teraz za te działki by ci mieszkańcy wzięli. W związku z powyższym uważam, że gdyby miasto teraz nie było właścicielem tych działek, to powiat musiał się zwrócić do tych właścicieli ówczesnych. W związku z powyższym, ponieważ inwestycja została wykonana, droga jest wybudowana, mieszkańcy wszyscy korzystają, mamy dojazd do strefy, na czym nam bardzo zależało, żeby nasza strefa była bardzo atrakcyjna. Dlatego też zachęcam pozostałych kolegów, koleżanki radnych do tego, abyśmy w ramach tej wzajemnej współpracy pozytywnie podeszli do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Jarosław Soforowski, proszę. A już myślałem, że dzisiaj na sesji będzie spokojnie i będzie merytoryczna dyskusja. Następnie zaszłości z jakichś poprzednich lat troszkę zakłóciły to, bo prawda jest taka, że w tej chwili może jeszcze wiadomo, pieniędzy nie są ujęte z budżetu, no ale wiadomo, jak tą uchwałę podejmiemy, no to już nie będzie tych pieniędzy, no to nie wiem w ogóle, jaki jest sens o tym mówić. Bardzo tutaj w sumie cieszę się z rozumowania toku radnego Zająca, no bo to jest właśnie logiczne. Dziwne jest właśnie to, że starosta woli głównie na wsiach robić drogi gdzieś, a w mieście po prostu zawsze liczy na miasto. No dla człowieka takiego, który się nie interesuje polityką, jasne jest to, że jeżeli jest droga powiatowa, to robi ją powiat. No na przykład Koszarowa to jest kilka wsi, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Myślę, że wypadałoby to zrobić. I po prostu teraz też możemy powiedzieć, że jeden radny, no nie sądzę, że jeden radny jest przeciwny temu, no bo Komisja Gospodarki
miała wystarczające dane, na którą się składają radni w liczbie 8 chyba, tak? 10 i ujemnie zaopiniowała ten projekt. Dlatego liczę, że pan Podgórski może troszkę zmieni podejście. Mam na to nadzieję i bardzo proszę o zmienienie tego podejścia do dróg miejskich, które są powiatowe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Radna Dorota Posyniak i następnie pan radny Maciejkowski. Oczywiście udzielimy naszemu głosu naszemu gościowi, który jest kompetentny, żeby na wiele pytań odpowiedzieć. Szanowni Państwo, szanowni goście, ja szanuję to, że każdy ma prawo do swojej opinii. Fajnie, że się różnimy we wspólnym domu, aczkolwiek tak naprawdę nie wiem, na czym jest dyskusja. Złożył pan burmistrz wniosek, powinniśmy się cieszyć z tego wniosku, że fajnie kształtuje się wizerunek naszego miasta jako otwartego do współpracy partnera. I tak naprawdę droga, z której już padły te argumenty, korzystają przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, jak również inwestorzy, którzy zasilą kasę naszego budżetu poprzez podatki, które wpłyną do budżetu miasta, to działa na korzyść miasta i wizerunkowo bardzo dobrze wpływa, bo ludzie widzą, że jednak istnieje ta spójność między dwoma samorządami, miastem i powiatem, ale przecież powiat Kraśnicki to w dużej mierze miasto Kraśnik. Więc jak nie możemy się nie utożsamiać z powiatem? Jest to... Przepraszam. Ja mam nadzieję, że kontynuowana będzie ta współpraca. Ja myślę, że tutaj nie ma o czym dyskutować i ja apeluję o zakończenie dyskusji na ten temat. Dla mnie temat jest oczywisty i dziwię się, że na Komisji Inwestycji była negatywna opinia dotycząca wniosku pana burmistrza o partycypowanie w tych kosztach. Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała tą projekt tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Radny Zbigniew Marcinkowski. Szanowni Państwo, każdy radny ma prawo wyrazić swoją opinię i stosunek do projektu uchwały. Radny Zając wyraził swoją opinię, rozumiem, że ona jest w trosce o środki, o budżet miasta, ale pewnych elementów nie zawarł. Być może w toku tej dyskusji dotrą do niego pewne racje. A chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta inwestycja nie była przypadkowa. Dlaczego taki przebieg? Wiadomo, udostępnienie też dodatkowej nitki komunikacyjnej dla mieszkańców, udostępnienie strefy. Czy przypomnijmy sobie, jeszcze nie tak dawno w pobliżu strefy sąsiadowała linia kolejowa. Niestety została zlikwidowana. Czyli powstała magistrala, która daje możliwość inwestorom potencjalnym do dogodnego dotarcia do strefy, specjalnej strefy ekonomicznej. Drodzy Państwo, czy przekazać nieodpłatnie? W tej sytuacji, jaka już zaistniała, nie ma innego wyjścia. Ja, jeżeli patrzę na to, że planowane są inwestycje wspólne na przyszłość, mówi się o tym, że te inwestycje będą dla pana starosty również wyznaczały pewne priorytety przy planowaniu inwestycji w powiecie, to z taką nadzieją należy podejść do tego projektu uchwały. Jest to zobowiązanie dla pana starosty, że jeżeli my podejmiemy taką uchwałę, która idzie mocno na rękę, bo nie powoduje wydatku ze strony budżetu powiatu, to zobowiązanie powinno pozwolić lepiej słyszeć pewne potrzeby na terenie miasta. Miasto nie leży obok powiatu, bo tak tutaj ja miałem taki pewien rozdźwięk. Wydawało mi się tak, jakby to koło powiatu Kraśnik leży. Miasto jest elementem powiatu. Miasto jest dominującym elementem i musimy patrzeć na to. Polityka powiatu, jeżeli nie będzie ukierunkowana na rozwój tego miasta, to automatycznie ten budżet powiatowy niestety będzie kiepsko wyglądał. Musi być spójność. Tu nie ma czegoś takiego jak skazanie na siebie. Jest po prostu logika ekonomiczna. I ten projekt uchwały pana burmistrza, ja też nie ukrywam, że
z panią kierownik konsultowałem, dlaczego na tej zasadzie jest to zrobione, dlaczego nie zostało to zaliczone w poczet udziału tego, który był w ramach umowy zawartej przy finansowaniu tej inwestycji. Ale uzyskałem wyjaśnienie i wiem, dlaczego tak się stało. Dlatego, drodzy państwo, ja proponuję nie dzielić powiat, miasto, tylko to, co ma służyć nam, to niech służy nam. Jeżeli jest projekt przygotowany, a on jest przemyślany, to proszę go poprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo byście miał o zabranie głosu gościa, panu sekretarza Kubickiego. Jeżeli można, panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o inwestycję Alei Tysiąclecia, inwestycja ta była finansowana z czterech źródeł. Środki unijne pozyskane przez powiat, samorząd województwa i budżet powiatu i budżet miasta. Umowa pierwsza opiewała, że miasto zapłaci, znaczy wniesie wkładu 1 000 000 zł. Do chwili obecnej miasto wniosło 750 tysięcy. W porozumieniu z burmistrzem ustaliliśmy, że pozostałą kwotę 250 tysięcy przeznaczymy w tym roku na drogi powiatowe położone w mieście. Także to nie jest tak, jak mówi pan przewodniczący Zając, że wszystko jest wyrównane. Nasza dobra współpraca z miastem doprowadziła do tego, że te 250 zł w roku bieżącym, 200 tysięcy zostanie przekazane, znaczy zostanie w mieście, będą tutaj zrobione drogi powiatowe w mieście. Apeluję o podjęcie tej uchwały, gdyż także chciałbym zagwarantować, że w przypadku, gdy miasto będzie potrzebowało, że tak powiem, kolokwialnie gruntów powiatowych, powiat przekaże też te grunty nieodpłatnie. Jaka jest wysokość subwencji drogowej powiatu? Roczna. Nie potrafię. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Jeszcze Jacek Zyn, następny Jarosław Jabłusz. Stosowne uchwały o współpracy z powiatem na rok bieżący podejmowaliśmy już tutaj, także tu pan Jerzy do czego się odnosi. Ja tylko przypomnę, że stosowne uchwały były podjęte przez nas odnośnie współpracy na rok bieżący. Nie dotyczy to tej kwoty, o której dzisiaj rozmawiamy. Kwestia sporna faktycznie wynikła, jeżeli chodzi o ten 1 000 000 zł, bo z tego, co ja sobie przypominam, to miało być 10%. 10%. To jest ponad 10% z tego, co ja pamiętam, to miało być 750 tysięcy. No ale to już nie wracajmy do tego. W każdym bądź razie, stosowne uchwały już dwukrotnie w tym roku podejmowaliśmy o współpracy z powiatem na dobrej współpracy sąsiedzkiej na rok bieżący. A ja pozostaję, proszę państwa, przy swoim jako i myślę, że każdy z nas radnych, którzy tutaj siedzą, musi mieć na myśli to, że podstawowym czynnikiem, którego tu jest stać na straży finansów właśnie miasta. Zobowiązaliśmy się, wykonaliśmy, daliśmy te pieniądze, które mieliśmy dać. To, co pozostało, to jest niejako bonus. I według mnie, przepraszam, proszę nie brać tego do siebie, ale próba wydarcia jak największej kasy z miasta. Pamiętajcie państwo, że jeżeli damy te pieniądze, do których nie jesteśmy zobowiązani, czegoś znowu nam zabraknie. Zawsze będzie brakowało w każdym samorządzie, w każdym budżecie, czy to jest domowy, czy to jest państwowy, czy samorządowy, zawsze będzie brakowało to na rynku. Ale chyba lepiej, jak brakuje mniej niż więcej. Dziękuję. Dziękuję. Radni Jarosław Jabłusz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Goście. Swego czasu pewien zastępca dyrektora generalnego w Zakładzie Energetycznym zapewnia załogę, że dopóki on jest tym dyrektorem, w Kraśniku pozostanie
energetyka w takim stanie, jakim jest. Nie będzie żadnych przesunięć, nie będzie żadnych likwidacji. Dopóki on tam jest, no wszyscy mu uwierzyli na słowo. Ten pan wicedyrektor generalny został odwołany za 3 miesiące i zrobili to, co mieli zrobić. Do czego zmierzam? Lepszy wróbel w garści jak gołąbek na dachu. Przypowieść, polskie przysłowie. Tu nie chodzi o to, żeby sobie ze starostwem robić na złość i brać się za głowy. Żyjemy obok siebie. Ale rezygnując z tych pieniędzy, my nie mamy żadnego wpływu na to, gdzie te pieniądze zostaną wydane, bo te pieniądze są, czy one będą w mieście, czy w starostwie. Droga asfaltowa na Poczekajkę, gdzieś tam różne inne, tu koło lecznicy w górę. Pięknie się jeździ rowerem, ale to tylko chyba rower. Jest wiele innych inwestycji w mieście, drogi należące do powiatu, o które my się nie możemy doprosić. Na przykład chodnik na ulicy Podleskiej. W związku z tym ja mam propozycję, żeby do tej uchwały wnieść taką uwagę, żeby to było w formie uchwały, że my tych pieniędzy fizycznie nie musimy wziąć, ale żeby te pieniądze były zarezerwowane na wspólne inwestycje w mieście. Nie można. No to w takim razie my się też na słowo możemy zobowiązać, że te pieniądze, które przejdą do miasta, będą zainwestowane do wspólnych inwestycji. Tak jak ulica Podleska, jak ulica Koszarowa, jak ulica Urzędowska. I na słowo honoru możemy się zobowiązać, że te pieniądze na inny cel nie pójdą. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa obecnych na sali chce zabrać głos? Pan burmistrz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado. Przygotowując uchwałę, rozmawiałem z panem starostą odnośnie tego, że tak naprawdę to przekazanie nieodpłatne, my rozmawialiśmy o kompensacji oczywiście. Nie ma tego zapisanego konkretnie, ale pan starosta zobowiązał się skompensować opłaty, które my musimy, czy wieczystym użytkowaniu, czy takie opłaty są. I myślę, że absolutnie pana starostę mam za człowieka słownego i myślę, że z czegoś takiego się nie wycofa, jeżeli przyjmiemy tę uchwałę, nie dlatego, żebyśmy po prostu kogoś udarowywali, bo też o to musimy dbać jako ja, jako burmistrz i państwo jako radni o nasze mienie, ale może to odbyć się, że tak powiem, bez rozliczenia gotówkowego i myślę, że takie porozumienie moglibyśmy, że tak powiem, mogłyby powstać. Myślę, że to jest dobra forma, że tak powiem, współpracy, bo zapoczątkowaliśmy współpracę i nawet jeżeli tutaj ktoś mówi, że miało być 1 750 000, to proszę państwa, nie wracajmy do tego, to była sprawa, która była uzgodniona już z panem starostą, myśmy doszli do porozumienia, przenieśliśmy 250 tysięcy na wspólne inwestycje i dzisiaj wracanie do tego jest po prostu tutaj absolutnie chyba niepotrzebne. Natomiast mamy tą kwestię kompensaty. To jest około wartość, o ile się nie mylę, to jest około 100 tysięcy. Tak mówię, około 100 tysięcy złotych. Możemy ewentualnie, jeżeli będzie wola państwa, bardzo proszę, to myślę, że kompensacja w takiej samej formie, w podobnej formie znajdzie się po stronie zobowiązania, po stronie powiatu. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tylko jedno zdanie. Radny Tadeusz Płonka, proszę. Chciałbym tylko jedno zdanie dołożyć jeszcze, argumentując swoją ocenę sytuacji, że my jako właściciel strefy będziemy musieli ciągle ją dozbrajać. Ciągle.
Tam trzeba wykonać wiele, wiele jeszcze robót. I myślę, że będzie nam bardzo potrzebna dobra współpraca i życzliwość powiatu, bo to będzie kwestia zajęcia pasów drogowych powiatowych, uzgodnienia dokumentacji, etc., etc. I to wszystko pan burmistrz ma na uwadze, bo ta dobra współpraca na pewno opłaca się i nam, i powiatowi. Więc jeśli chcemy zacząć wojenkę, to postępujemy mało rozważnie. Dziękuję panu radnemu. Radny Jarosław Jamus, jeszcze raz proszę. Ja jeszcze też krótko, dlatego że tu nie chodzi o żadne wojenki. Po prostu chcielibyśmy, żeby to w jakiś sposób zostało zapisane, że ta kwota, my jej fizycznie nie chcemy, ale będzie zobowiązaniem powiatu wobec inwestycji w mieście należących do powiatu. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Radny Jacek Zając. Szanowni Państwo, no przykro jest, że ktoś wkłada w usta czyjeś jakieś tam wypowiedzi wyimaginowane swoje o wojence, o kłótni, o tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no przecież no możemy do powiatu i jeszcze premię do Getyle dać. Możemy, proszę Państwa, ulicę Urzędowską fatalną zrobić za województwo. Możemy Lubelską zrobić, możemy masę ulic porobić, Panie Członka. Nie chodzi mi tu o żadną wojskę. Panie radny członka, przepraszam, panie radny członka. Możemy, proszę Państwa, to wszystko robić, tylko skąd brać te pieniądze? Brakuje na wszystko. Bez komentarza, panie członka. I proszę Państwa, ja nie chcę żadnej wojenki, ani z panem Podgórskim, ani ze Starostowskim. Płaćmy ze swoje i dotrzymujmy słowa. Dogadaliśmy się na pewnym etapie, na pewne zobowiązania, wykonaliśmy. Dziękuję. I mowa dziękuję. Wszystko załatwione. Przy następnej sprawie o kolejne się domawiamy i sprawa jest prosta. Nie, proszę Państwa, na tej zasadzie dobrze, dogadaliśmy się, ale no to dajcie jeszcze i później jeszcze. I takie wyciąganie w końcu wyszło mi także za tą drogę, która jest w gestii powiatu, miasto by zapłaciło 70-80%. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zgłaszam się do głosu burmistrza. Przekazuję prowadzenie radnemu Zającowi. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Przysłowia mądrością narodów, tak powiada, i bardzo dużo w tym prawdy, zresztą myślę, że sama prawda, bo są kształtowane przez tysiąclecia niektóre i mają zawsze swoją wartość, swoją wymowę, zawsze są trafne, cenione, przytaczane. Jedno z polskich przysłów brzmi: zgoda buduje, niezgoda rujnuje, i absolutnie ono się sprawdza. Natomiast no, jak słucham tej dyskusji, mam bardzo mieszane uczucia, bo w zasadzie w moim odczuciu każdy ma rację. Ta racja na pewno jest u każdego w jego odczuciu, bo każdy ma prawo do swojej racji. Tylko patrząc globalnie na nas wszystkich, na naszą radę, na nasze relacje z sąsiadami, ze starostwem w tym przypadku, ta racja będzie zapewne dokładnie po środku. Bo chyba nie ma innego rozwiązania, żeby konfliktowe sytuacje rozwiązać czyimś kosztem tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś ustąpi odrobinę, drugi odrobinę, to ten konsensus na pewno łatwiej znaleźć i z reguły się znajduje. Ale nie chodzi mi o jakieś wywody, które pobudzają nasze umysły. Chodzi mi o to, jak ja to traktuję, ten temat. Tak jak i kolega Jarek Jamus, jeżdżę po okolicy, akurat tej samej, i widzę trochę na to, poczekajkę. Akurat tam poznałem swoją małżonkę kiedyś, dlatego tam jest mi dobrze znany i bliski. I z dotarcia to wspominam. Były drzewa, były chaszcze, jest piękna droga, ale rzeczywiście to jest droga tak w zasadzie dla rowerów. Super, że jest, tylko relatywnie mamy to, co przytaczają inni radni.
mamy lubelską, mamy koszarową, mamy mnóstwo innych ulic. Czyli tutaj w moim odczuciu, jako osoby, która tu mieszka, tu żyje i spełnia akurat oczekiwania mieszkańców, coś nie gra. Kwestia priorytetów. Jak kto ma je ustawione? Nie wnikam w to, jak kto swoje priorytety układa. Moim priorytetem jest to, żeby to, co jest tematem mojego działania, spełnia oczekiwania moich wyborców i moje własne również, i całej naszej społeczności. No ale odbiegamy od sedna sprawy, bo sedno sprawy jest nasz projekt tej uchwały. To tylko tych przykładów mogło być bardzo wiele. Ten jeden myślę wystarczy. Szanowni Państwo, każdy ma rację. Zatem po trochu może ustąpmy. Już nie mówię, żeby ten projekt przekwalifikowywać. Moje stanowisko jest takie, że owszem, poprę go, ale będzie to ostatni raz. Popatrzcie, tego typu inicjatywy, jeżeli oświadczam to bardzo publicznie, jeżeli będą tego typu sytuacje, które już tu często wspominamy, że na przykład nasi kochani sąsiedzi, bardzo szanuję pana starostę, wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców, którzy są przed nich jak gdyby otaczani troską. No ale sytuacja, kiedy my musimy płacić, a powiat mając taką możliwość, żeby nam użyć, nikt tej możliwości nie daje, to jakoś trudno to przełknąć w tym momencie, dzisiaj głosując za tym projektem. Jak powiedziałem, będę głosował za, ale będę właśnie patrzył, co się dalej dzieje. I nie jako groźbę, tylko jako autentyczne działanie obowiązujące mnie jako radnego. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Krasnik w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogą powiatową? Proszę o podniesienie ręki do góry. Trzynaście za. Kto jest przeciw? 14 za. Proszę, żeby nie było wątpliwości, kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 14 za, dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? 4 wstrzymujące. Matematyka się zgadza, dziękuję. Mamy 19 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwały Rady Miasta Krasnik w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 140 przez 2016 z 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu krasińskiemu na realizację zadań inwestycji w 2016 roku. Proszę pana sekretarza Łukasza Stokowskiego o przyjęcie projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana uchwały z 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasińskiego dotyczy zmiany jednej ulicy. Pierwotnie planowano wykonać wspólnie z powiatem drogi powiatowej Kraśnik-Dąbrowa. W związku ze zmianą planów inwestycyjnych zarządu powiatu zwracamy się z prośbą o zmianę tej ulicy na ulicę Nadstawną. I tutaj chciałbym Państwa przeprosić i wprowadzić autopoprawkę, ponieważ w uzasadnieniu do uchwały macie Państwo tą ulicę, drogę numer 2704, ulicę Nadstawną, ale w samej treści uchwały niestety nie została zamieszczona, tak jak kierowniku Każdżuka informował na komisjach. Także zgłaszam autopoprawkę. W paragrafie pierwszym dodajemy punkt D w brzmieniu droga numer 2704, przecinek, ulica Nadstawna, kropka, zamknę cudzysłów i w punkcie C prosiłbym o usunięcie cudzysłowia w związku z zmianą treści. Dziękuję. Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorczości Inwestycji. Moja opinia większością głosów była pozytywna. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Radny Zbigniew Bartysiak, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Ja zabierałem wcześniej głosu, wstrzymałem się.
I teraz właśnie w tym momencie zabieram głos. I tu jakby zarzuty, straszne zarzuty, że my współpracujemy z powiatem, to kolejna uchwała jest właśnie, że wspólnie powiatowe drogi będziemy prawdopodobnie robić. I pamiętam doskonale tą właśnie ustawę, że Jacek Zając mówił, byłem w komisji rewizyjnej. Tam był taki łomot z drugiej strony, że coś niesamowitego. Pamiętam to dokładnie. Żadnych złotówki nie było dołożonej do tej rewolucji nastawnej, a mało tego, były nawet oskarżenia i straszenia sygnałami. Także tak na marginesie, żeby Państwo wiedzieli, żeby to też było nagrane. Jest to w stenogramach tamtej jeszcze sesji. Także nie chcemy współpracować i myślę, że te ulice będą również poparte. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Radnemu. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chęty, wobec tego głosujemy. Kto jest za podjęciem Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały nr 21/140/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziewiętnaście za. Jednogłośnie. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odpłatnego przyjęcia na majątek miasta Kraśnik sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 188/1, 188/5, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5. Obręb zgody, wzajemny zachód. I informuję Państwa. Do projektu uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej 19 maja. Opinia jednogłośnie pozytywna. Dla następnego Komisja Budżetu i Finansów również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Proszę kogoś Urzędu Miasta o przybliżenie tego projektu. Panu Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego przyjęcia na majątek miasta sieci wodociągowej dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonej na terenie miasta Kraśnik na osiedlu Widok w rejonie ulicy Wyszyńskiego. Sieć wodociągowa o łącznej długości 90,4 m oraz jednego hydrantu pożarowego sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 127,6 m. Kanalizacja została wybudowana ze środków własnych inwestora na warunkach uzgodnionych do września 2014 roku i spełnia warunki określone w przepisach. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pewnie do zabrania głosu? Nie widzę. Wobec tego głosujemy. Kto jest z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie odpłatnego przyjęcia na majątek miasta Kraśnik sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 188/1, 188/5, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4 i 223/5. Obręb geodezyjny zachód. Proszę o podniesienie na ręki. Siedemnaście za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejnym punktem mamy 22. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zasad stosowanych przy tworzeniu pomników na terenie miasta Kraśnik. Proszę sekretarza pana posła Kowalskiego o przybliżenie kolejnych głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z coraz większą liczbą inicjatyw pojawiających się w naszym mieście odnośnie budowy pomników przygotowaliśmy zasady wznoszenia, ale również przestawienia bądź usuwania pomników na terenie miasta Kraśnik. Zasady stanowiące załącznik do projektu uchwały określają, to może być wnioskodawca zniesienia pomnika i tak tutaj zgodnie z proponowanym
z proponowanym projektem uchwały. Taką inicjatywę ma burmistrz miasta Kraśnik, grupa co najmniej 5 radnych Rady Miasta Kraśnik, grupa 100 mieszkańców miasta Kraśnik posiadających czynne prawo wyborcze oraz instytucje, stowarzyszenia i fundacje oraz posiadające osobowość prawną instytucje kultury. Do weryfikacji złożonych wniosków burmistrz miasta Kraśnik do zarządzania powołuje zespół do spraw pomników, który składa się z przedstawicieli Komisji Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik, przedstawiciela Komisji Promocji Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik, jednego przedstawiciela Wydziału Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, przedstawiciela Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta, jednego przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz czterech przedstawicieli wyłonionych spośród Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która działa przy burmistrzu miasta, organizacji, stowarzyszeń, których statutowych celach są architektura, urbanistyka, krajobraz, historia i sztuki. Nadmienię jeszcze tylko, że projekt uchwały został przekazany do nadzoru wojewody. Nadzór wojewody nie wnosi żadnych uwag do tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. 19 maja Komisja Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorczości i Inwestycji jednogłośnie wydała opinię pozytywną dla tego projektu. Czy ktoś z Państwa radnych? Radny Tadeusz Szonka, proszę. Wysoka Rado, ważny projekt, bo trzeba uregulować te kwestie budowania pomników i trzeba podjąć taką oczywiście uchwałę. Kiedyś mówiono, taki dowcip krążył, że jakby jedno miasto na wschodzie jakby pchły świeciły, to by wyglądało jak Las Vegas, a teraz mam wrażenie, że jakby puścić to bez żadnych uregulowań, to nasze miasta by zbliżyły się do niektórych miast na wschodzie, jeśli idzie o liczbę pomników. Nie zawsze niekontrowersyjnie. Ja mam uwagi do załącznika. Wysoka Rado, sądzę, że powinniśmy te decyzje zawarowane wyłącznie dla rady, zapadające większością głosów, zawęzić ilość podmiotów uprawnionych do składania wniosków. Oczywiście, że takie kompetencje powinien mieć burmistrz. Ale czy pięciu radnych, czy to nie stworzy politycznej wojenki, że pięciu fufli się zbierze i zawnioskuje? Niech reszta odrzuci, my u swoich zapunktujemy. Niech reszta głosuje na nie. Niech burmistrz głosuje na nie. Czy to nie będzie fajnym umożliwieniem uprawiania nierozumnej polityki pod siebie, pod swoją popularność, pod zabłyśnięcie? Jeśli potrzebna nam rozwaga, no to niech ktoś zbierze większość. Większość. Żeby tu nie było już przedmiotem, jak się podpisze 11 radnych pod wnioskiem, to należy rozumieć, że ta uchwała ma większość w Radzie, w tym podmiocie ustawowo uprawnionym do podejmowania decyzji. Burmistrz oczywiście tak. Czy 100 mieszkańców? No niech będzie 100. Myślę, że dobrze, jak jest idea szlachetna, jak jest osoba, czy zdarzenie warte upamiętnienia, to zebranie 500 podpisów nie stanowi żadnego problemu, proszę Państwa. Pod wieloma wnioskami mocno kontrowersyjnymi mieszkańcy złożyli więcej, znacznie podpisów. Pamiętamy, że niewiele brakowało, a mielibyśmy w mieście kiedyś referendum, bo podpisów zebrał parę tysięcy jeden mieszkaniec. Więc czy 100? Dla mnie myślę, że mogłoby być więcej.
Teraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz posiadające osobowość prawną instytucje kultury. Proszę Państwa, tych podmiotów wymieniliśmy kilkadziesiąt w tej definicji. Kilkadziesiąt. No ale czy one muszą być? Ja stawiam wątpliwość. Bo jeśli ja jestem stowarzyszenie albo organizacja, no to se zorganizuję mając pomysł, inicjatywę społeczną, zbiorę 500 podpisów Kraśnicza i daję to do rady. Dlaczego ma stowarzyszenie, gdzie jest ludzi wszystkich pięć, mieć uchwałą nadane uprawnienie, żeby złożyć inicjatywę o, nie wiem, ufundowanie tablicy ich działacza? Budzi to ten zapis moje wątpliwości. W punkcie 10, w ustępie 3 chyba, jest, że wyraża pisemną, wstępną zgodę właściciel terenu, jeśli nie jest to teren miejski. Nie bardzo rozumie wstępną zgodę, taką definicję. Wstępnie wyrazi zgodę, rada zdecyduje, że budujemy pomnik, a on się z tej zgody wycofa. No albo się zgadza, albo nie. Nie wiem, czy to wstępną jest fajne sformułowanie w przepisie. Na drugiej stronie mamy czterech przedstawicieli wśród Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organizacji, stowarzyszeń, do których statutowych celów i tak dalej. Czy my mamy taką komisję? Kto to jest? Co to za ludzie? No ja znakomicie rozumiem, że fajnie byłoby mieć opinię fachowców, urbanistów, architektów co do możliwości lokowania pomników. Tylko ja w Kraśniku no nie znam takiej komisji, ale to wielu rzeczy nie wiem w Kraśniku jeszcze. Chciałbym się w każdym czasie dowiedzieć, wykorzystując to sesję. W następnym punkcie mówimy, że zespół do spraw pomników zbiera się co najmniej raz na kwartał. W przypadku braku wniosków się nie zbiera. Proszę Państwa, ja naprawdę myślę, że jak wniosek wpływa, to tych wniosków nie będzie tysiące, ani setki, ani dziesiątki. Wpłynie w normalnym trybie, zwołuje się komisję, rozpatruje to i nadaje bieg sprawy. W punkcie 9 pisze, że w przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub posiada braki formalne, zespół odrzuca ten wniosek. No, wiecie, to tak śmiesznie, jak 9 osób się zwoła, żeby orzekli, że brakuje kwitu. Ja myślę, że braki formalne powinien stwierdzić przyjmujący wniosek urzędu. Niech pan uzupełni wniosek, bo wniosek nie spełnia kryteriów uchwały. A nie zwoływać 9-osobowy zespół, żeby stwierdził, że pan kwitu nie załączył. To taka kolejna moja uwaga. I jeszcze jest w punkcie 12 zapisane coś takiego, że w przypadku negatywnej opinii zespołu do spraw pomników burmistrz miasta przedkłada przewodniczącemu rady oraz wnioskodawcy przedmiotową opinię z informacją o odmowie wzniesienia przedmiotowego pomnika. Nie bardzo kumam, o co chodzi. Bo jeśli ustawowo uprawnionym podmiotem jest rada, jeśli złożył ktoś wniosek spełniający wymagania formalne, no to rada może odrzucić ten wniosek, mając wszystkie opinie. A nie wiem, czemu burmistrz by miał popełnić decyzję o odmowie. No to wtedy... Jest w międzyczasie. Czytaj, Rysiu. Rysiu, czytaj i myśl. Bardzo cię proszę. Więc o odmowie wniesienia niniejszego
pomnika informuje burmistrz, czyli on podejmuje decyzję. Ja nie wiem, jak to przeszło przed nadzorem wojewody, o czym informuje sekretarz, bo myślę, że to jest ewidentnie naruszające ustawowe uprawnienia Rady zapis. Skoro burmistrz może odmówić uprawnionym wnioskodawcom dalszego procedowania i skierowania wniosku do organu kompetentnego do podjęcia decyzji. Warunkiem w punkcie 13 przedłożenia Radzie projektu w sprawie zniesienia jest wskazanie we wniosku źródeł finansowania. No to jest oczywiste, chociaż najczęściej, jak uczy doświadczenie, nigdy w momencie podejmowania inicjatywy o budowie pomnika nie ma się jeszcze pieniędzy, tylko się mówi, że się tworzy społeczny komitet, który tę kasę zbierze, więc oczekiwanie takiej deklaracji no ma się nie, w żaden sposób nie jest obowiązujące, a nie, nie wiem, czy w ogóle taki wymóg jest konieczny. Dziękuję. Radny Marian. Radny Marian, tak, bardzo proszę, następny pan sekretarz. Panie przewodniczący, szanowny rado, panie burmistrz. Śmiem, mam prawo przypuszczać i twierdzić, że owocem powstania tego załącznika do uchwały jest moja, na którejś tam z poprzednich sesji, zapowiedź, nie tylko na sesji, ale rozmowie z burmistrzem o postawieniu, upamiętnieniu na terenie miasta rocznicy 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zgłaszając to burmistrzowi, jak również na sesji, zdawałem sobie sprawę z tego, wiedząc o tym również, że to, i chyba każdy się zgodzi, że to było jedno z największych wydarzeń w historii Polski, narodu polskiego. I nie myślałem, że to wzbudzi jakiś taki ogólny nawet sprzeciw, zdając sobie sprawę z tego, że my jesteśmy, żyjemy w państwie katolickim, jesteśmy wszyscy wierzącymi, bo śmiem twierdzić, że na tej sali nie ma ludzi niewierzących. A tu jednak okazało się inaczej i stworzyło się odpowiedni załącznik. Z tego czasu z kolego, no ja ten temat nie tylko przedstawiałem burmistrzowi i tutaj na sesji to mówiłem właśnie w ten sposób, że Grzymieszko dokonał chrztu państwa polskiego, przyjął chrzest, postawił przy pierwszy krzyż na ziemi polskiej. Dlatego takim elementem tego upamiętnienia, tego pomnika, jak to byśmy nazwali, byłby krzyż i jakieś elementy historyczne, które mówiące o tym, o tych czasach, kiedy to nastąpiło. I moja myśl była taka, żeby ten krzyż to postawić w parku, po prostu jakby się ubogacić, odnowić pomnik, tak zwany kamień w parku w dzielnicy fabrycznej. Tak się stało, że nawet rozmawiałem z doktorem Dominikiem Szulcem na ten temat, który przyznał mi rację, że miejsce jest bardzo dobre. Fakt, że to kamień jest na miejscu obozu niemieckiego zagłady, na tym miejscu, jak również sam kamień jest też tak jakby świadek historii. I postawienie krzyża, tylko zwrócił uwagę na to, że gdyby tam kopiąc fundamenty, można było natrafić na jakieś szczątki, co by mogło sprawę skomplikować. To nie mówię, że oczywiście trzeba wszystkich tam zaczerpnąć informacji, wywładzać tam konserwatorów zabytków, wszędzie oczywiście, to trzeba podjąć. Ale jako miejsce wskazał jest bardzo dobre. Dlatego ja rozmawiałem też również z takimi plastykami naszymi, miejscowymi, konsultowałem to, którzy mnie jednym czytali w formie pisemnej, drugi tak tylko ustnie mi powiedział, jak ten pomnik powinien wyglądać, jak również zwróciłem się do pana
znanego nam praktyka, pana Leszka Gruchała, który przekonał, jak to się nazywa, model, uwzględniając ten kamień, krzyż i pewne elementy przy kamieniu, który żeśmy właśnie z kolegą radnym dostarczyli do Urzędu Miasta. Ale podkreślaliśmy, że to nie jest końcowa już propozycja i tak musi być. To jest jedna z naszych propozycji. To może być inna forma, jak również i miejsce może być inne. To był tylko taki wstępny temat do dyskusji. I kończąc moje wystąpienie, bo tu były przytoczone dziś przysłowia i powiedzenia. Jest takie piękne powiedzenie Adama Mickiewicza. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polak jest Polak X. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. A Ojciec Święty powiedział Zakopanym: brońcie krzyża. A już tak, już na marginesie, chciałem się zapytać, czy pomnik smoleński też będzie objęty tymi przypisami? Tymi wszystkimi uwarunkowaniami. I boję się, że nie, choć jestem całym sercem również za, jak już jestem przy temacie pomniku, za pomnikiem smoleńskim, jestem za lokalizacją, ale zanim go tam będziemy stawiać, chciałbym, żeby był uporządkowany teren, pierzeja tego lasu, lasy uporządkowane, pierzeja tego lasu, usunięte te potężne topole, które są na pierzeje tego lasu. Jak również, już tak tylko statystycznie, humorystycznie, może tak trochę z ironią nazwać, tutaj chciałbym tylko uzupełnić, jeśli chodzi o ten załącznik, tu tylko, dla mnie tylko jednego brakuje wniosku, punktu 8 czy 7a, ustalić dietę na przewodniczącego tego zespołu. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Łukasz Kukowski, sekretarz miasta, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sporządzając wzór zasad, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały, wzorowaliśmy się oczywiście na innych miastach. Takie regulacje są przyjęte w wielu miastach, w Gdańsku, Poznaniu i wielu, wielu innych w Polsce. I oczywiście ktoś powie, że w 5 latach, może 10, może 21. Zespół, który pracował nad tymi zasadami, uznał, że jest to czy 5 radnych, czy burmistrz, czy 100 mieszkańców, czy instytucje, stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne, instytucje posiadające osobowość prawną, instytucje kultury. Pracując nad tym, oczywiście konsultowaliśmy się również z mecenasem w Urzędzie Miasta i mecenas jednoznacznie stwierdził, że te instytucje, stowarzyszenia powinny być uwzględnione jako podmioty, które taki wniosek mogą złożyć. Jeżeli chodzi o zapis punktu 4 pod punkt 10, taka wstępna zgoda funkcjonuje choćby w budżecie obywatelskim. Wnioskodawca na etapie składania wniosku do urzędu nie ma pewności, czy ten wniosek zostanie zrealizowany. Dlatego tu jest mowa o wstępnej zgodzie. Tak samo, jeżeli realizowaliśmy w ramach budżetu obywatelskiego, były przez mieszkańców składane wnioski na budowę siłowni na terenie spółdzielni Metalowiec. Taka wstępna zgoda była wymagana, a później Urząd Miasta, który przystępował do realizacji takiej inwestycji, odpowiednie porozumienia z właścicielem nieruchomości, czy na przykład spółdzielnią, zabierał i przystępował do realizacji inwestycji. Jeżeli chodzi o komisję urbanistyczno-architektoniczną, ona funkcjonuje przy burmistrzu. Niestety nie znam jej składu osobowego na pamięć. Wiem na pewno, że wśród tej komisji znajduje się pan Robert Trubicki, który zajmuje się rozprzestrzenianiem przestrzeni w Urzędzie Miasta. Pozostałych członków niestety nie pamiętam, co przepraszam. Jeżeli chodzi o punkt 9 zasad, w naszej ocenie zespół do spraw pomników po to
jest powołany przez burmistrza, aby sprawdzić, czy wniosek jest kompletny, czy nie zawiera brakujących dokumentów. Ponieważ taki wniosek, który zostanie złożony przez podmioty wskazane w punkcie trzecim, no poza zadaniami wnioskodawcy musi zawierać uzasadnienie z podaniem celu budowy i przesłanie pomnika, propozycję formy pomnika wraz z jego opisem, propozycję inskrypcji, symboliki, grafik lub herbu i ich umiejscowienia na pomniku, propozycję lokalizacji pomnika na terenie miasta Kraśni, projekt i wizualizację pomnika, kalkulację kosztów ze wskazaniem źródeł finansowania, czyli czy środki mają pochodzić z budżetu miasta i mają być zabezpieczone przez Państwa na Radzie Miasta, czy też będzie po prostu zbiórka publiczna przeprowadzona. Opinię właściwego miejscowego organu ochrony zabytków na temat proponowanej lokalizacji i formy pomnika, jeśli jest to wymagane przepisami o ochronie zabytków, bądź też opinię Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, jeśli wymagana jest tego przesłanie pomnika lub jego lokalizacja. W chwili składania wniosku wnioskodawca nie musi być świadomy w przypadku tego projektu, który się odkłada, czy taka opinia komisji, choćby Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, jest wymagana, może twierdzić, że nie. Urzędnik oczywiście wniosek przyjmie, bo taki ma obowiązek, jeżeli będziemy składali wniosek. Ale to, czy faktycznie taka opinia komisji jest wymagana, to podejmie albo decyzja, bądź po konsultacji z danym organem. Jeżeli chodzi o punkt 9, nie, przepraszam, punkt 9 już był. Raz na kwartał. No trudno powiedzieć na obecnym etapie, ile tych wniosków będzie składanych przez mieszkańców. Z tego co wiem, do tej pory wpłynęły dwa wstępne pisma odnośnie lokalizacji pomników na terenie miasta. Może być ich więcej, może być ich mniej. Trudno na tym etapie nam to określić. Jeżeli chodzi o punkt 9, jeżeli ten wniosek jest niekompletny, nie zostaje odrzucony, tylko wnioskodawca jest wezwany do uzupełnienia braków formalnych i ma na to 30 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, jeżeli tego nie dokona, bądź dokona w sposób niewłaściwy. Aha, jeżeli chodzi o punkt 12, w przypadku negatywnej opinii zespołu burmistrz nie podejmuje jakichkolwiek decyzji, jedynie przekłada przewodniczącemu Rady Miasta opinię takiego zespołu. Dziękuję. Dziękuję. Radny Jarosław Jandrus. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Państwo Burmistrzowie. Oczywiście można tą uchwałę podjąć albo je odrzucić i skierować do komisji do ponownego opracowania i to chyba byłoby najrozsądniejsze wyjście, ale jeszcze się chciałem pokrótce odnieść do wypowiedzi moich dwóch kolegów poprzedników, do wypowiedzi Mariana. Marian, no trzeba jednak zrozumieć, że żeby nie podchodzić do każdego pomnika emocjonalnie, to trzeba najpierw opracować zasady budowy, likwidacji pomników. To bez tego nie ruszymy, bo za każdym razem trzeba będzie podejmować jakieś emocjonalne przemówienie. A do wypowiedzi kolegi Tadeusza, bo słyszałem, jak powiedziałeś do Ryszarda, czytaj i myśl. No dobrze, to ja czytam i myślę nie tylko o sobie i nie o swoich kolegach z mojego klubu, ale o opozycji. To strzał byłby samemu sobie w kolano, że jeśli 5 radnych nie może zgłosić, a na przykład zgłasza 10, no to klub PiS może zgłosić, ale twój klub już nie zgłosi mimo pomocy reszty opozycji, bo ich zwierzę pod PiS. No właśnie, dlatego uważam, że najlepiej byłoby chyba skierować z powrotem do komisji, do opracowania. Komisji statutowej. Tak. I składam taki wniosek, żeby
żeby projekt tej uchwały skierować do wycofać i skierować do pozostałego opracowania do komisji staw. Bardzo dziękuję. Adwokatem Rady Tadeusz Szumka. Ja jedno zdanie, tylko jak zawsze z ogromną sympatią do mojego przedmówcy radnego. Ja do Rysia tylko powiedziałem, bo była wątpliwość moja, dla niego oczywiście nie, że pan burmistrz, czego innego dotyczyła nasza wypowiedź, nie całego projektu. Tylko chodziło o to, że pan burmistrz może wysłać informację o odmowie przyjęcia wzniesienia niniejszego pomnika. Wysłanie informacji o odmowie to jest decyzja. No jeśli pan sekretarz uważa, że jest inaczej, no to ja już nie rozumiem. Złożył podmiot uprawniony wniosek. Komisja w swoim majestacie i dziewięcioosobowym składzie powiedziała, że wszystkie kwity są w porządku. A nagle pan negatywna opinia zespołu jest, no bo się treść nie podoba. I wtedy odmawia burmistrz. Przewodniczącego informuje i wnioskodawcę, że odmawia. Czyli podjął decyzję o niebudowie. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana radcy, czy to sformułowanie jest decyzją, czy nie? W mojej ocenie absolutnie nie jest decyzją, z tego względu, że to jest, przynajmniej tak jak wynika z treści tej uchwały, burmistrz byłby tutaj zobowiązany do wysłania opinii z informacją. Opinia jest stanowiskiem w sprawie. Zatem nie jest to decyzja. Dziękuję. Radna Anna Walc. Następnie radna Przewodnicząca. Ale pan mecenas musi czytać. Nie, ja jeszcze przepraszam. Nie, no Wysoka Rado, no nie rób mi sobie kpin. Pisze tak. W przypadku negatywnej opinii zespołu do spraw pomników, burmistrz miasta Kraśnika przedkłada przewodniczącemu Rady Miasta Kraśnik oraz wnioskodawcy przedmiotową opinię z informacją o odmowie wzniesienia. Więc panie radco, jeśli pan to doczytał, że wysyła opinię, to ja nie umiem czytać lubić. Dziękuję. Proszę o zajęcie stosunków. Być może mam jakieś problemy z czytaniem, jednakże no z tego, co widzę, właśnie. Jest napisane wyraźnie, że przesyła opinię wraz z informacją. Informację, przesyła opinię zespołu z informacją. Przedmiotową opinię z informacją. Informacja w mojej ocenie nie jest decyzją. Dziękuję. Radny się na panu radcy prawnym, natomiast w mojej ocenie i według mnie, jeżeli czytam, że jest to negatywna opinia zespołu, przypominam, zespołu, który rozpatruje całość, czytamy całość tego załącznika, który stanowi jakiś tam regulamin. Jeżeli czytamy, że jest to opinia zespołu, czy to jest negatywna, czy to jest pozytywna, to burmistrz niejako po prostu jest tą osobą, która przedstawia to, co wypracował zespół. Nie wgryzajmy się, że to burmistrz robi i on będzie w tym momencie osobą, która będzie opiniowała to negatywnie lub nie. Przedstawia tą informację, którą wypracował zespół. Czytajmy wszystkie punkty, żeby dojść do konkluzji punktu, przypuśćmy 12 czy 11. Ale dobrze, w przypadku negatywnej opinii zespołu. O odmowie. Do spraw pomników burmistrz miasta przedkłada przewodniczącemu Kraśnik oraz wnioskodawcy przedmiotową opinię. O odmowie.
innego typu. O umowie zniesienia, no bo komisja przecież wypracowuje, zespół nie, wypracowuje. Komisja nie decyduje. Proszę nie mówić, mi zobaczcie, opowiadam się przy mikrofonie. Zespół ma, przepraszam, zespół ma pełne narzędzia ku temu, żeby opiniować według wszystkich poprzednich punktów. Szanowni Państwo. A wnioskodawca co robi po otrzymaniu burmistrza decyzji o odmowie? Ale burmistrz nie decyduje. Ja nie wiem, czy pan się tego czeka, że to burmistrz decyduje. Panie Tadeusz, ja bym chciał, żeby burmistrz decydował, tylko źle żeśmy zapisali. Ale czepia się pan szczegółów w tym momencie, bo tu jest zespół najważniejszy. I to wszystko. Moim zdaniem procedujmy Państwo nad taką formą tego załącznika. Radny Hubert, pan proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Szanowni Goście, Burmistrz. Przeglądałem różne uchwały z różnych miast dotyczące tego tematu. W naszej ocenie sama definicja pomnika jest troszkę taka niekompletna, jest pewnym zlepkiem. Na przykład uchwała miasta Poznań wyłącza na przykład z definicji tablicy pamiątkowej. Bardzo fajna jest uchwała w tej sprawie i na tym można by się wzorować z miasta Lublin, naszego wojewódzkiego miasta. Tam jest jeszcze wypisane, że włącza się w tym obiekty kultury religijnego w rozumieniu prawa budowlanego. To wynika z ustaw. To wynika z ustaw. W naszej uchwale nie ma tego. Jest ogólnie definicja. Pan Tadeusz tam w międzyczasie mówi, że mogłaby jakaś ktoś tablicę pamiątkową. One tablice pamiątkowe się nie łapią, zgodnie z innymi przepisami. Między innymi Lublin dał inicjatywę w sprawie wznoszenia pomników, że tam może zgłosić każdy, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza zgodnie ze statutem miasta. Według mnie to jest fajny kierunek. I on wtedy nie mamy dualizmu prawnego, inaczej w tym, czy w tej uchwale, inaczej w statucie. W statucie zmieniały się podmioty, które wnioskują. W tej brakuje mi zgody między innymi wojewody. Jeżeli byśmy chcieli stawić pomnik na cmentarzu wojennym, a możliwe, że taka konieczność będzie, wojewoda zgodnie z ustawą z 1933 roku o cmentarzach wojennych sprawuje nadzór nad cmentarzami wojennymi. Powinniśmy albo jakoś uniwersalnie wpisać zgodę, niepotrzebne zgody do zniesienia, ogólny zapis, albo wymienić wszystkie podmioty, które zgody trzeba uzyskać. Tego też nie brakuje, dlatego popieram wniosek radnego Jarosza, żeby tutaj, żeby to uchwałę jeszcze wycofać, przedyskutować, poprawić, dopracować. Dziękuję panu radnemu. Czy mam rozumieć, że jest to wniosek formalny z strony pana radnego? Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze jesteś sobie udzielę głosu. Przygotuję prowadzenie. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, rzeczywiście wydawało się, że ta sprawa jest sprawą oczywistą, prostą, a teraz widzimy, że jest chyba dokładnie odwrotnie. Jestem dokładnie tego samego zdania, co mój przewodnicząca Tadeusz, że rzeczywiście pięciu radnych to kilku radnych, że nie reprezentuje tak naprawdę większej grupy społecznej i tym samym byłaby stwarzana możliwość wąskiej grupie, żeby może nie tyle zajmować czas pracy osób, które pracują w Urzędzie Miasta i wszystkich, którzy byliby z tym związani, bo to nie po to są, ale być może to byłoby zbyt często takie przypadki, kiedy trzeba by to było robić. I podobnie ma się sprawę, jeżeli chodzi o inicjatywę określoną mieszkańców, określoną jako minimum mieszkańców. To rzeczywiście bardzo wąska grupa i każdy może tak byłoby bardzo łatwo zgromadzić. Popieram również
stanowisko, jeżeli chodzi o określenie, że trzeba, żeby była pisemna zgoda właściciela terenu. To zgoda jest albo jest, albo nie ma i może być może ja rozumiem inaczej niż to słowo, które tutaj znaczy. Co do zapisów paragrafu 12, gdzie jest mowa o tym, że zespół przedstawił opinię, że burmistrz przekazuje opinię negatywną o odwodzie zniesienia pomnika, to nie zespół decyduje o tym, czy ten pomnik zjeść, czy nie, tylko Rada Miasta. Wobec tego, kto rzeczywiście nie trzyma się takiego licznego toku wymagania. Proponuję po prostu kosmetyczne rozwiązanie. Będziemy głosować w tej chwili nad wnioskiem naszych radnych i Jarka Ragoza. Będziemy głosować nad całą uchwałą. To proponuję wziąć to po prostu pod uwagę. Ze swojej strony zgłaszam wnioski o wykonanie poprawek, jeżeli chodzi o 511 lub mieszkańców zespół na 500 i wykreślenie słowa wstępna, jak również o wykreślenie ostatniej części zdania w punkcie 12. Według mojej propozycji zdanie powinno się kończyć, że na słowie przedmiotową opinię, dlatego że opinia taka, jaka będzie, jest konieczna, żeby Rada Miasta powzięła wiedzę i podjęła uchwałę, ale to nie jest jeszcze ten fakt, że tego pomnika nie będzie można zbudować. To dopiero Rada Miasta podejmie taką uchwałę. To z jednej strony to, co widzę jako mankamenty i przedkładam jako wnioski do poprawki czy autopoprawki. Natomiast z drugiej strony widzę jednak konieczność możliwie szybkiego uporządkowania tej kwestii, z racji tego, że rzeczywiście coraz więcej inicjatyw się pojawia i nieporządek w tej materii będzie rodził kolejne nieporządki, a nie o to na przykład chodzi. Dziękuję za uwagę. Jeszcze radny Zegarnik, proszę. Szanowni Państwo, jest kilka wątpliwości. Szkoda, że tych wątpliwości nie było na komisjach. Przecież zajmowaliśmy się, no każdy z nas jest w jakiejś komisji, ten punkt był procedowany. Zbyszka nie było. Zwracam kolor. No, każdy z nas jest w jakiejś komisji, no większość z nas uczestniczyła. Nie było problemu, teraz nagle się problem wywiązał. Ja nie wiem na przykład, dlaczego miałaby się tym zajmować komisja statutowa. Dlaczego nie inne komisje, jeżeli są jakieś wątpliwości, a generalnie to ja jestem przeciwko temu, żeby wycofywać ten punkt, bo mówię, jak już wspomniałem, rozmawialiśmy o tym na komisjach. Uważam, że pan sekretarz w sposób wyczerpujący wyjaśnił wątpliwości, które tutaj niektórzy radni zgłaszali. Jeżeli chodzi o tą opinię przedstawioną przez zespół powołany przez burmistrza. No, proszę Państwa, po to burmistrz powołuje ten zespół, żeby nie podejmować decyzji sam, jeden. Po to powołuje ten zespół ludzi, którzy znają się na całym aspekcie tego zagadnienia i bazuje na opinii tego zespołu. Po to go powołuje. Jeżeli ta opinia jest negatywna, no jest to dla mnie samo przez się rozumie, że nie spełnia to warunków jakichś, nie wiem, zasady, lokalizacji, nie pasuje ten pomnik w tym miejscu. No to są ludzie, fachowcy w danej dziedzinie, z różnych dziedzin, którzy odpowiednią wiedzę na ten temat mają. Negatywna opinia wiąże się dla mnie tak z tym, że jest to odmowa, to jest to logiczne. Po to ten zespół jest powołany, żeby burmistrz sam podjął decyzję. A no, uważam, że też no, po raz kolejny tworzenie papierów, spotykanie się, gwałtowanie tego samego tematu, no, proszę Państwa, świadczy o jednym. Albo olewamy sobie komisję, przychodzimy na komisję, żeby odbędzić tę komisję, albo nie czytamy tych papierów na komisję. Teraz rodzą się nagle wątpliwości, kiedy no, mówię, jest 5 komisji stałych, nie wszystkie się tym zajmowały, ale nawet nie wszystkie, to już w tej chwili nie pamiętam. Dziękuję. Dziękuję. Radny Hubert Tukan. Ja chciałem doprecyzować swój wniosek. Zgłaszam
taki wniosek, żeby tym tematem zajęła się komisja statutowa. Ona się spotyka 20 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek. Tam jest kwestia niektórych rzeczy takich kosmetycznych. Jest, w komisji jest szeroki przekrój, bo jest i pan Tadeusz, i jest Jacek. Mi się wydaje, że jeżeli to odleczymy o te parę dni, nic się nie stanie, a przygotujemy do przyjdzień czasu na przystanie. Chcę odpowiedzieć od ręki panu radnemu Hubertowi, że komisja statutowa jest komisją celową i nie może zajmować się innymi tematami niż ten, który jest w uchwale. Jest komisją ściśle tematyczną, określoną w uchwale, tylko statut. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Wobec tego przechodzimy do procedowania tego punktu dalej. Był wniosek formalny idący najdalej, czyli wniosek pana Jarosława Jarmoza, prawda Jarka, żeby ten punkt żeby wycofać, tak? Proszę powiedzieć głośno, bo nie wszyscy wiedzą. Do mikrofonu. Tak, panie przewodniczący, mój wniosek jest taki, żeby wycofać ten punkt z porządku obrad i skierować projekt uchwały do komisji. Dlaczego? Do komisji. Wszystkie komisje mogą zajmować się każdą jedną sprawą. Statutowe jest taką komisją, która jest zajmuje się sprawą, która jest wskazana jako cel jej funkcjonowania. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem radnego Jarmoza, żeby ten punkt wycofać? Jedenaście za. Kto jest przeciw? 7 przeciw. Kto się wstrzymał? Projektem uchwały został wycofany z procedowania, uchwała została podjęta i jest to skierowane, będzie skierowane do pracy komisji. Proszę o ciszę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Chcę w tym miejscu jeszcze przywitać kolejnego gościa, którym jest pani Kamunowa, to niedawno rzecznik naszego urzędu, radny sejmiku wojewódzkiego. Kolejnym punktem naszego porządku obrad jest projekt uchwały intencyjnej w sprawie budowy pomnika. I tutaj proszę projektodawcę, wnioskodawcę o przedstawienie nam tego projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Część rzeczy powiedział Marian już w swoim wcześniejszym wystąpieniu w poprzednim punkcie. Powstała pewna grupa inicjatywna, która chciała, żeby rok chrztu polskiego, rocznicy chrztu polskiego został zaznaczony poprzez jakoś właśnie jakiś symbol w mieście. Czy to będzie pomysł, to też do końca nie powiem, bo jest pomysł taki, żeby to był właśnie krzyż, który się wiąże z wydarzeniem historycznym, bo Mieszko przyjmując przez tak jak nawet mamy na obrazie Jana Matejki, to na pierwszym centralnym miejscu widzimy krzyż. I tam świta królewską księgę, w sumie królewską, tylko księcia Mieszka. Jest on też nieodzłotnym takim symbolem związanym z tym wydarzeniem. Miejsce, które tam wskazujemy, wiąże się też z tym, że mamy w mieście parę takich miejsc, gdzie kiedyś odbywały się główne uroczystości miejskie. W tej chwili są one zapomniane. Pomysłem było to, żeby te miejsca zaadoptować dla mieszkańców. Takim jednym z miejsc jest właśnie ten kamień.